Biedroń jest, najpierw jest gejem, a potem jest politykiem. Gdyby było odwrotnie, gdyby był najpierw polityk, a potem gej, to ja bym był całym sercem oraz d***ą za nim. Nagle dziewczynka, której mama musi sobie odjąć od ust, chciała mieć torebkę za 22 tysiące. Jak się pójdzie z nią do tramwaju, no to raz, że i tak wszyscy będą wiedzieli, że to lewizna, a dwa, że jeżeli ktoś będzie wiedział, że prawdziwa, to po prostu ukradnie. Polityka to nie jest miejsce dla lancerów. To nie jest miejsce do eksplikowania Rolexów, butów na, robionych na zamówienie, idealnych garniturów. Chciałabym omówić styl Jarosława Kaczyńskiego. Polityk musi wyglądać godnie przede wszystkim i wzbudzać zaufanie. Mocą obecnej władzy jest słabość opozycji. Dzień dobry Państwu, Jolanta Milas. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Jacykow, stylista. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o ubiorze. Ubiór to jest rzecz, która dotyczy każdego z nas. Każdy się na tym jakoś zna, ale Ty, Tomek, poświęciłeś temu całe swoje życie zawodowe, więc będziemy... Poświęcam je bez reszty cały czas. I myślę sobie, że mogę powiedzieć, że stylista i kostiumograf, bo jednak od lat projektuję kostiumy, więc jakby no jest to rozszerzenie mojego zawodu. Ale z ubraniami jest związane całe twoje zawodowe życie. I gdybym ja cię... prywatne również. Czyli cały ty to zajmowanie się ubraniami. Tak. I gdybym ja ciebie nie znała i spotkała cię na ulicy, określiłabym cię jako stylista, artysta. Na pewno bym nie pomyślała, że jesteś politykiem, czy adwokatem, czy finansistą. I powiedz mi właśnie, dlaczego polityk się nie powinien tak jak ty ubierać, a ty nie powinieneś się ubierać jak polityk, zajmując się właśnie taką dziedziną. No i będziemy zmierzać do tego, jak politycy się powinni ubierać. Trudno powiedzieć w tej chwili, kto co powinien. Znaczy, mamy lata 20. XXI wieku. Zasady, prawidła, które obowiązywały do końca zeszłego milenium, kompletnie nie obowiązują w tej chwili. W związku z tym jakby nie ma tego, co kto powinien. Jesteśmy w takim dziwnym czasie, każdy jest dziwny, ale ten jest dla nas szczególny, bo w nim żyjemy, że to, co kto powinien, to przestaje obowiązywać. Natomiast rzeczywiście przez 2000 lat fantastycznie udawało się manewrować ubraniami. I rzeczywiście określone grupy społeczne nosiły określone typy ubrań. W końcówce wieku XX wszystko się pomieszało. Znaczy apetyt ludzi na kuli ziemskiej, apetyt nie tylko jeżeli chodzi o jedzenie, ale o wszystko, wzrósł tak bardzo, że towarzystwo oszalało. I nagle okazało się, że rzeczy przestają znaczyć to, co znaczą. Że nagle dziewczynka, której mama zarabia ledwo na to, żeby starczyło na korki z niemieckiego dla córki, albo nawet nie starcza i musi sobie odjąć od ust, i ta córka myśli sobie, że ona chciała mieć torebkę za 22 tysiące. Dlaczego ona by chciała mieć tę torebkę? Z jakiego powodu? No, w ogóle jest to niezrozumiała historia, bo ona nie wie o tym, że taka torebka to nie jest torebka, tylko to jest styl życia, bo jak się ma taką torebkę, to trzeba gdzie mieć pójść z tą torebką, bo jak się pójdzie z nią do tramwaju, no to raz, że i tak wszyscy będą wiedzieli, że to lewizna, a dwa, że jeżeli ktoś będzie wiedział, że prawdziwa, to po prostu ukradnie. Ja powiedziałem o dziecku, a to się nie zgadza wszystkim, no i dzieciom, i dorosłym. I państwu z polityki, którzy chcą być bardzo rock'n'rollowi, i państwu z rock'n'rolla, którzy chcą być bardzo klasyczni w ubiorze. No po prostu wszystko się wszystkim pomieszało. A ponieważ siedzimy w domach, w związku z tym hulaj dusza, piekła nie ma. No, ale ja bym chciała przypomnieć relację, że polityk to jest pracownik całego społeczeństwa, czyli oni pracują dla nas, można by to przyrównać do wspólnoty mieszkaniowej, gdzie każdy ma swoje mieszkanie, a administrator zajmuje się częścią wspólną. Czyli polityk to jest pracownik. W pracy ma pilnować tych wszystkich naszych wspólnych spraw i nie może się zajmować rock'n'rollowym ubraniem. No nie może, no dlatego też jakby cała zabawa z ubraniem polityka i w ogóle... No jak powinien polityk się ubierać? Dress code to jest coś, co jest poza modą.
To są rodzaje uniform, które nas określają w pracy. Polityk musi wyglądać godnie przede wszystkim i wzbudzać zaufanie. W związku z tym jakby dla mnie polityk musi wyglądać w relatywnie wysokim gatunku i wyglądać na tyle dobrze, żeby z obrzydzeniem nie odwracać od niego głowy i na tyle dobrze, żeby nie pamiętać, w co jest ubrany. Jeżeli widzimy polityka z poszetkami, z kolorowymi krawatami, zastanawiamy się, dlaczego on jest tak ubrany, a nie myślimy o tym, co on ma do powiedzenia. No właśnie. I z kobietami jest nieco inaczej. Natomiast no jakby jak wiadomo... Jest? Kobiety mogą grać kolorem. Ale dalej musi to być godne, ale dalej, w dobrym gatunku, ale dalej to musi być jakby, to musi być rodzaj uniformy, munduru. To, gdzie to było w Rzymie, chyba pani Szydło zagrała żółtym, na przykład fantastycznie. Jako jedna przeciwko 27. Ten żółty miał wymiar. To, co się działo teraz no, za przysiężeniu w Ameryce. No dla mnie to jest cyrk karniwal po prostu. Zabawa kolorami, określanie określeń i tak dalej, i tak dalej. Szycie. Świetne szycie. No jak to głupi, to mu się i uszyje. No ja sobie patrzę na ten świat dość długo i trudno jest mi zamydlić oczy i jarać się tym, że jakaś tam pani wystąpiła w połączeniu chabru z fioletem. No ma taki odcień skóry, że świetnie w fiolecie po prostu. No to, co się działo na tym zaprzysiężeniu i to doszywanie tych ideologii, to po prostu to są jaja. No to jest ludzie. Nie dajcie się zaszufladkować. Na miły Bóg, no, a co z osobowością, co z godnością, co z człowieczeństwem, no, bawmy się kolorami, no to nie są bierki. No tak. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o konkretnych przykładach. Ponieważ ja jestem ze Śląska, to dam przykłady z ostatniego tygodnia w naszym regionalnym radiu, do którego politycy przychodzą codziennie o 7 rano. I tak, mamy pierwszy przykład. Pani obecna posłanka, jak no, skomentujesz ten ubiór? No pani wyraźnie zerwała się z afterparty i to takiego na bogato. Otuliła się kaszmirowym pledem, no bo jakby ten, jakby makijaż jest jeszcze z nocy, sukienka jest bardzo wieczorowa. Znaczy, jeżeli też tę panią, bo jesteśmy w radio, to jeszcze musimy sobie o tym powiedzieć. Ale to radio jest zawsze na z wizją. Tak. No to radio z to wizją. To nie jest zaskoczenie, że jest wizja. No to ta pani się do wizji rano nie nadaje, bo jest po prostu wieczorowa. To przejdźmy do następnego polityka. To jest działacz z jednej z partii politycznych, który właśnie ogłasza, że przechodzi do ruchu Szymona Hołowni. Ja widzę, że temu panu ruch się przyda, bo to zawsze dobrze i na cholesterol i na brzuch robi, więc jakby myślę sobie, że jakby miał kawałek drogi, im dalej będzie miał więcej tego ruchu, tym lepiej dla niego. No chwilowo jest jakby, no że zima to, że na ciepło i ma za małą marynareczkę, no już. No. Rozumiem, ciup, ruch wskazany. Ruch wskazany bardzo. Tu mamy obecnego europosła. No jest chłopina, wszystko się zgadza. Wszystko no, się zgadza, czyli... Wszystko, no nie mam czyli się do tego przyczepić. Czyli wzór dla innych mężczyzn, jak się mają ubierać w polityce. Bo wiesz, na przykładzie zawsze łatwiej... No tak, no bo tutaj jakby nic nie kłuje w oczy. Wszystko się zgadza. No pan się zgarbił może pod, nie wiem, pod naporem różnych problemów i pytań. A poza tym jakby no, wszystko jest dobrze, bardzo. No to pan dostał 6 dzisiaj, prawie że. Tutaj mamy... No świetnie, poseł wygląda tak, jakby właśnie palcami u nogi przegładził sobie włosy, zębów nie umył i przyleciał do radia. No na pewno spał w tej koszuli. Czyli więcej powinniśmy wymagać. Tak, więcej powinniśmy wymagać od naszych pracowników, że jeżeli spełniają swoje obowiązki, to powinni troszkę więcej. Bo na przykład ten drugi przyłożyć. Pan, ta koszula jest, ona taka świeża nawet. To jest pan redaktor. Pan redaktor, tak. Żona mu wyprasowała na kant rękaw. Grał sytuację dla pani. Tego nie wolno robić. Nie, sam by się tak nie wyprasował, to kobieta mu tak zrobiła. Baby tak robią. Ja wiem, ja tak? Je znam. No, a ty pracujesz z kantem czy bez kantu? No przecież to jest... Znaczy teraz pracuję z kantem, ale jakby celowo, ponieważ ale jestem człowiekiem od mody, w związku z tym jakby pojawiają się w modzie takie zagwozdki i jakby to też się inaczej nosi, więc jakby jeżeli to robię nawet z kantem, to robię to po to, żeby puścić oko. Tu mamy kolejnego posła kolejnej partii, który właśnie przyszedł do naszego regionalnego radia. Jak byś ocenił to ubranie? Myślę sobie, że poci się pod pachą w tej Anilanie. No to widać, że to jest sweterek z Anilany.
No niestety, no pilepia się do podkoszulki, no, no taki na sportko, no ale spoko, no przynajmniej można, patrząc na niego, myślę sobie, że na przykład wziął prysznic, no da, robi takie wrażenie, no że mu się sweterek do podkoszulki przylepił. No, następnym razem może żona albo sam sobie kupi z bełny, to mu się nie będzie przyklejało. No tak. I mamy następnego pana, który jest jedną z postaci naszego życia społecznego. To jest szef związków zawodowych. I on wygląda absolutnie o poranku jako związkowiec. Jest w dżinsach, ma marynarkę, bo tak trzeba. Kolega to jest znowuż koszula w fatalnym stanie. Pan redaktor. No popatrz, gdyby on był ubrany jak europoseł, którego pochwaliłeś, to nie miałby zaufania swoich związkowców. No właśnie chyba tak. Ja nie wiem, jacy ludzie wzbudzają zachowania... No związek zawodowy robotników. No właśnie, bo ja nigdy nie byłem związkowcem i jestem daleki od tego, więc trudno mi powiedzieć, ale jakbym był, to myślę sobie, że mógłbym mu ufać. No, z pewnym ograniczeniem, ponieważ jestem Polakiem, w związku z tym jakby zaufanie społeczne zero. A tu jest samorządowiec. Samorządowiec, muszę samorządowiec, ale z aspiracją do marszałek polityka. Województwa. A tak, no i to. bardzo dobrze, jakby ja bym ciut szerszy krawat nawet mu zaproponował, ale i w ogóle wszystko się zgadza. Wszystko się, a jak redaktor? Redaktor dobrze mózgu pokazał. A tutaj mamy lidera z głównej partii opozycyjnej, bo to osoba z pierwszych stron gazet. Jak byś określił jego ubranie? No to jest takie ubranie, że ono jest modne. Natomiast to, czy to jest dobre ubranie, to jest wyłącznie kwestia gustu. Ja powiem tak, o gustach się nie rozmawia. Jeżeli to jest zdjęcie na przykład, że idziemy na komunię do rodziny, super modny gość. Nawet se paski założył, w ogóle w monochromie poszedł, wie o co chodzi, w ogóle gdzie leżą konfitury na dolnej półce w Zarze. Bywa na modnych imprezach, modowych nawet. No to się ubrał chłopina. Wygląda to tragicznie. Znaczy, ja bym się tak nie ubrał, ale gdybym ja się na przykład ubrał właśnie w granatowy garnitur, białą koszulę i atłasowy krawat i wyglądałbym jak grabarz na weselu. No nie no. To w takim razie, skoro partia opozycyjna dostała twoją opinię, to szef nie, to partii pan... rządzącej. Nie, nie, zaraz. To nie partia opozycyjna. Ja nie wydaje, nie rozmawiamy o polityce. Widzę chłopinę szczerze uśmiechniętego, no nawet czwórki ma i piątki. Wspaniale. Jest ubrany bardzo modnie, weselnie. Wiem, że jest politykiem, w związku z tym myślę sobie trochę niegodnie. I tyle, no. To chciałabym po drugiej stronie sceny politycznej omówić styl Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo zgodny z zasadami jego działania, z tym co mówi, z tym jak postępuje. To wszystko jest bardzo spójne. Tutaj możemy sobie interpretować to co on mówi, natomiast to nie jest bredzenie. No to jest bardzo konsekwentne działanie. Takie mam myśli, tak wyglądam, tak się wam prezentuję. No... Ciekawa ta twoja opinia, ale trudno się z nią nie zgodzić. A mnie jak mi jest przykro z tego powodu, że tak mówię. No ale niestety jakby, jeżeli już sama mnie zagaiłaś, to uważam, że mocą obecnej władzy jest słabość opozycji. No niestety. No i w ubraniu to też wychodzi. I to widać bardzo, no. Dlatego, że polityka to nie jest miejsce dla lancerów. To nie jest miejsce do eksplikowania Rolexów, butów na, robionych na zamówienie, idealnych garniturów. To ma być jakby bardzo, znaczy jakby właśnie no brand, czyli bez marki, wysoka jakość po to, żeby się nie pocić, żeby to się dobrze leżało, żeby mieć 3 garnitury, bo też ekologia, a nie 33, bo jeżeli chcemy wyglądać w niskiej jakości dobrze, no to tych garniturów zużywamy relatywnie więcej. Po co, skoro można mniej? Bo jeszcze musimy pamiętać o tym, że mówimy tutaj o ubieraniu, ale halo, właśnie mamy lata 20, XXI wieku. Przemysł modowy w latach 2000 zwiększył swoją produkcję o 75%. To jest jakaś groza. Znaczy, opamiętajmy się. I dlatego też jakby ci ludzie, którzy pracują w polityce, powinni jakby
tym bardziej jakby zwracać uwagę na jakość tych rzeczy po to, żeby nosić je dłużej. Cały czas te same. Oddawać je do pralni i nosić, dlatego że to nie jest miejsce. Ja sobie mogę pozwolić na ulicy na pajacowanie. Natomiast jeżeli jestem politykiem, to mam wzbudzać zaufanie. W związku z tym jakby nie zmieniam krawatów w zależności od nastrojów, nie wywalam sobie chryzantemy w butonierce, nie noszę śmiesznych butów, chyba że jestem wyjątkiem. Często jest tak, że wyjątek ma sens, bo jest z jakiegoś powodu. I jako wyjątek jest dla mnie nie tylko, że tolerowany, ale wręcz akceptowany. Takim wyjątkiem w polskiej polityce na przykład był Palikot, który jakby genialnie, ale to był świadomy koleś, który genialnie, absolutnie fenomenalnie grał dress code'em, ponieważ on był na tej takiej najcieńszej z granic. I to był majstersztyk. Uwielbiałem panią Senyszyn w swojej biżuterii z puszek po różnych rzeczach, czy też w jantarach jakichś wielkich, ocelotach dzikich i tak dalej, i tak dalej. I w każdej dekadzie jakby we mnie jest przyzwolenie na ten wyjątek. Ale właśnie na wyjątek, że była jedna pani Senyszyn, a nie, że ciągnęło za nią 30 innych jakichś w ogóle dziwnych stworów. Że był jeden Palikot, który nosił golfowe buty na pomarańczowych sprężynach. Bo nikogo innego nie było stać na takie buty. I bardzo dobrze. No i ty akceptujesz takie wyjątki w ubiorze. Natomiast... Ale również dziś w polityce. Rozmawiamy o ubraniu, a ja oceniam polityków po tym, czego dokonali. Więc no ja uważam, że Palikot dokonał pewnego rodzaju rewolucji obyczajowej, że w tym ścisko dupiu był genialnym wentylem, co nie udało się kompletnie Biedroniowi, no. Zobaczymy jeszcze, oni będą jeszcze dalej działać. Biedroniowi może no się to jeszcze uda. Ale on już ma tak ściśnięte te pośladki, że po prostu już mu oczy wyszły po prostu na wierzch, no. Słuchaj, skończmy już... Bo rozluźnienie pośladków nie polega na założenie różowego sweterka i powiedzenie kobiecie w samolocie, że nie jest zainteresowany dziewczynkami, no. Ja to słyszałam na własne uszy i mi po prostu kopara opadła i ręce i wszystko, majtki, gdybym nosił, też by mi opadły. No tak, bo to jest informacja w życiu prywatnym, a nie w życiu politycznym. Właśnie o to chodzi, że Palikot był sobie facetem, był światłym facetem w polityce. A Biedroń najpierw jest gejem, a potem jest politykiem. Gdyby było odwrotnie, gdyby był najpierw polityk, a potem gej, to ja był całym sercem oraz d*** za nim. O wow. A to w takim razie, Tomek, przejdźmy teraz do życia prywatnego. Mojego? Co to kogo obchodzi? Nie, ani do mojego, ani do twojego. Natomiast chciałabym porozmawiać o ubiorze w życiu prywatnym. Kiedyś powiedziałeś, słyszałam taką twoją wypowiedź, że na przykład ubiór mężczyzny weselny i żałobny jest taki sam. Prawie taki sam. Co do istoty, no ubiór ceremonialny męski, tak. No jakby, a jak powinniśmy się ubierać na pogrzeby? No przykro mi, ale ostatnio dużo jest tych pogrzebów. To może omówmy to. Mężczyzna na pogrzebie. Czarny garnitur, czarne buty z glansowanej skóry, biała koszula, czarny krawat. Koniec. A kobieta? Czarny strój skromny. Bo ja zauważam, że na pogrzeby ludzie przychodzą bardzo dziwnie poubierani i mnie to boli, bo kończy się życie ludzkie, to jest bardzo ważna chwila i bardzo mi się podoba twoje podejście do stroju właśnie na pogrzebie. U mężczyzny to jest wiadomo, że to jest jakby czarny garnitur, biała koszula, czarny krawat, koniec, kropka, nie ma tutaj od tego. Znaczy czarna koszula i czarny krawat to już jest zabawa w modę, to nie jest pogrzeb, to nie jest ubranie żałobne. Żałobne ubranie jest po prostu, no tak jest to przyjęte i już. Jeżeli jest chłodno, to jest czarny płaszcz do tego. Koniec, no jeżeli nie mamy czarnego, no to zastępujemy to granatami. Jeżeli chodzi o kobiety, no to jest to przede wszystkim, jakby tak jak powiedziałam, czarne ubranie. Ono nie musi być ascetyczne, natomiast ono musi być relatywnie skromne. Czyli w czasach, kiedy jest modne ultra mini, no to niech to mini, jeżeli musi być, to niech ono nie będzie takie, że na przykład jedynym światłem w tunelu to są, widzisz, nozdrza, jak pani schodzi po
po schodach na przykład, na pogrzebie. Że jednakowoż nawet w 40-stopniowy upał goła noga na pogrzebie, no to no, nie przystoi. Że krótkie rękawy nie. Ale przezroczystości tak, czyli jakby na przykład sytuacja taka, że mamy przezroczysty czarny rękaw szyfonowy, czy z czarnej koronki, no może ona nie musi być ze złotą nitką i coś tam, natomiast jakby no ta czarna koronka się jednak nam kojarzy z pogrzebem, więc proszę. Natomiast no nie może być za krótko, nie mogą być to za wysokie obcasy. No często jest tak, że na przykład no widać, że wdowa szuka męża nowego. I już pogrzebie, na pogrzebie. Już, tak. No to no, jak to już są... zahaczyłeś o taki temat, no bo życie się kończy, życie się zaczyna, to jeżeli chodzi o seks, w ubraniu czy bez ubrania, czy jak się ubrać, żeby się dobrze rozebrać, jak byś nam tutaj omówił ubranie, a seks? No to życie codzienne, życie prywatne. No nie, no nie, nie chciałbym wchodzić tutaj, dlatego ale że tak jakby ogólnie, różno... Bo ludzi to... Ale właśnie o to chodzi, że nie można radzić, dlatego że poprzez to, że mamy media społecznościowe, poprzez to, że działa internet, jakby fantazje seksualne ludzi są absolutnie nieograniczone. I kiedyś ludzie mogli mieć z tym problem. W tej chwili wklikują sobie swoje zainteresowanie w internet i okazuje się, że są inni, którzy to robią. Jak komu w duszy gra? Najważniejsze w seksie jest to, żeby wszystkim tym, którzy biorą w nim udział, było równie fantastycznie wspaniale. W seksie chodzi o totalny orgazm. Totalny orgazm dla wszystkich, którzy biorą w tym udział. I wszystko jedno, czy robią to w skarpetce na głowie, czy z nogą w wiadrze, czy w jakiejkolwiek konfiguracji, tak jak lubią. To podejście do ubrań w tej chwili, to się zmieniło. No mamy pandemię, przed Sylwestrem na przykład, tysiące telefonów z różnych redakcji i tak dalej, i tak dalej. Jak się ubrać na Sylwestra? Najlepiej jak się człowiek, no jeżeli ktoś jest flejtuchem, no to będzie siedział brudny, nawet nie umyje się pod pachą, no i będzie sobie jadł tam z papieru. No jeżeli ktoś się lubi zestroić, a ma małe mieszkanko, no to nie zestroi się w krynolinę, no bo potłucze kryształy, jak się obróci. No chodzi o to, że do, to, słuchaj, relatywnie to przechodzimy stosownie. Gładko do kolejnego mojego pytania, czyli ubiór w życiu codziennym. Ja kiedyś często jeździłam do Holandii i tam jest taki zwyczaj, że mało kto ma firanki w oknach. Podobno jest to taka legenda, tak, że to chodziło marynarze... o to, żeby te marynarzowe się nie po prostu na potęgę. Tak, ale ja z tego korzystając... Nie mogły zejść do piwnicy się... Co? Ja to powiedziałam Holendrom i oni powiedzieli, że pierwszy raz to słyszą ode mnie, że oni tego nigdy nie słyszeli, tej legendy. Holendrzy. Ale trudno no bo mi rzeczy powiedzieć, z perspektywy może to nie to wyglądają zupełnie inaczej, zawsze tak. Powtarzam. I ja korzystając z tego, że nie było tych firanek... Oni są bezwstydni po prostu, ekshibicjonistyczni. A, takim. Może i tak. No, no. Więc ja zaglądałam do tych ich domów, jak uwielbiam mają urządzone. To, tak naprawdę. Też tak absolutnie lubisz zaglądać. Uwielbiałem w Amsterdamie chodzić wieczorami. Ale nie wieczorami, w ciągu dnia patrzyłam ciągu do domu. W ciągu dnia też, ale wieczorami lepiej widać. Zauważyłam jedną rzecz, o którą chcę teraz ciebie zapytać, że ci ludzie po domu chodzą całkiem fajnie ubrani. A u nas, nie wiem, czy dobrze mówię, czy nie, ale czy przypadkiem nie panuje taki styl jak ferdek z kiepskich, że wszyscy, może nie wszyscy, ale jest to bardzo lubiany strój, takie gacie, sexy bardzo, nie zawsze czyste. Czy w domu na co dzień, po pracy, powinniśmy chodzić właśnie tak ubrani, takie fertkowanie, jak mówią niektórzy psychiatrzy. Czy to jest dobry sposób? Czy powinniśmy zadbać o siebie, o partnera, który na nas patrzy, o męża, o żonę? Czy fertkować jednak? Wszyscy znają chyba główną postać z kiepskich, fertka w swoich pięknych gaciach. Nie mam w tej chwili w swoim otoczeniu ludzi, którzy są zaniedbani. Wyeliminowałam wszystkich takich. Po prostu nie jest mi to potrzebne do szczęścia, więc nie wiem, jak to się dzieje. Znaczy dla mnie to, co widzę w tym fertkowaniu, w tym, no, to jest po prostu film. Natomiast jakby ja nie mam kontaktu z takimi ludźmi. Po prostu nie mam normalnie ale kontaktu. Ale ten film cieszył się ogromną i cieszy się ogromną popularnością. Mnie zawstydza. A czy nie uważasz, że w pewnym sensie jest to film dokumentalny? Nie wiem, bo ja nie mam... Ja jakby treścią mojego życia i żołądka
jest to, żeby właśnie dlatego przeraża mnie wirtualna rzeczywistość, a tak bardzo lubię kreowaną rzeczywistość, bo na kreowaną przeze mnie rzeczywistość mam wpływ. Jeżeli widzę po raz drugi kogoś, że ma, bo jeżeli widzę raz, to wszystko się, każdemu może się zdarzyć. Natomiast jeżeli widzę, że ktoś po raz drugi ma skarpetkę, tę samą skarpetkę z dziurą na pięcie, to myślę sobie, że ja nie potrzebuję znać takiego człowieka i już go nie znam. Bo jest tysiąc innych, których mogę poznać. Twoim zdaniem powinniśmy dbać o siebie. I w domu na co dzień. Ja uważam, że najgorsze, co może napaść człowieka w życiu, to jest niedołęstwo umysłowe i apatia. Jest czas, że nie przez całe życie trzeba być na baczność. Natomiast właśnie chodzi o to, że to rozmemłanie gombrowiczowskie jest dla mnie czymś kompletnie nie do przyjęcia. To znaczy, no bo w tej Holandii chodzili ludzie po domowemu, ale atrakcyjnie, fajnie, no tych, właśnie których podglądałam przez okno. No właśnie o to chodzi, że ja też nie mówię o tym, że trzeba chodzić w niewygodnych, służbowych ubraniach po domu. Natomiast jakby no trzeba się czuć dobrze, trzeba się czuć tak, znaczy i mnie się też to zdarzyło, ale nie chcę tego, żeby mi się to zdarzało często, że w momencie, kiedy przechodzę koło lustra, odwracam głowę. Lubię na siebie spojrzeć. No to kolejny temat, ubiór i pandemia. Jeżeli chodzi o właśnie pandemię, to są takie moje dwa pytania. Jedno, czy przemysł modowy będzie, czy gorzej funkcjonuje, czy pokazy od couture znikną z naszego życia? A drugie pytanie to maseczki. To jest taka biżuteria pandemiczna. Jak ty uważasz, czy maseczki powinniśmy dopasowywać do koloru oczu, do włosów, do ubrania, do okazji? Dobrze, no to zacznijmy od tych masek nieszczęsnych. Wcale nie uważam, że to jest biżuteria. Uważam, że jest to zło konieczne, które bez względu na to, co sobie myślimy, czy to ma sens, czy nie ma sensu i tak dalej, jest taki obowiązek na całym świecie. W związku z tym jakby zasłaniajmy po prostu nasze drogi oddechowe i tyle. No a moda? Bo życie socjalne zostało mocno ucięte. A moda leży do góry kołami w ogóle i na jakimś się te kółka nie kręcą. Myślisz, że to jest na zawsze, czy na jakiś czas? Nie zauważyliśmy, jak fast food zaczęły zabijać dobrą gastronomię i jak fast fashion zabiło modę. I teraz wszystko się zmienia. No myślę sobie, że dobre krawiectwo, że fantazja ludzka, że chęć do ubierania się, do czucia się estetycznym, do jakichś takich rzeczy w ludziach pozostanie. W związku z tym absolutnie będziemy się ubierać. Będzie moda. To wszystko będzie funkcjonowało, natomiast jakby też na nieco innych warunkach. No, to, co się te ostatnie lata, co te wielkie koncerny i sieciówki zrobiły, no to jest straszne. To jest przede wszystkim jakby ten ostatni pęd spowodował to, że ludzie potracili własne gusty, własne style, zaczęli po prostu obnaszać wielkie logo. Też właśnie kompletnie bez sensu, bo nawet nie wiedzieli, dlaczego to noszą, po co. Po to, żeby zakłuć w oczy kogoś, ale dlaczego akurat tym, a nie innym, no to wszystko to jest, to nikt tego nie wie. W związku z tym ja bym sobie życzył, żeby nie bawić się trupami, czyli uważam, że sytuacja domów mody, ludzi, którzy już dawno nie żyją, jest po prostu bez sensu. To jest po prostu idiotyczne, no jakby, no jest projektant, on, no to powiedzmy, lubimy Leonardo da Vinci, no to ciągnijmy jakby jego obrazy do dzisiaj. Malujmy, bo czemu nie? No akurat proszę bardzo. Chciałam przejść do takiego tematu, ekologia i ubieranie. Pierwsze pytanie, czy futra sztuczne są ekologiczne? Nie są. No właśnie, bo gniją 800 lat, prawda? No ale to nie chodzi o to. O co chodzi? Chodzi o to. No skoro mówimy, że nie nosimy zwierząt, to po co sztuczne? No to po co sztuczne? No właśnie o to chodzi. No i oczywiście, że są wyjątki, bo są naprawdę jakby tkaniny z włosem tak niezwykłe i tak piękne, tak wyrafinowane. Natomiast jeżeli
no jesteśmy jakby za tym, żeby nie nosić jednakowoż rzeczy ze zwierząt, no to ja bym w ogóle, gdybym tak sobie myślał, to nie noszę w ogóle futer, ponieważ jest tyle różnych tkanin i nie noszę też wzorów zwierzęcych, no bo jest tyle innych wzorów, no, no właśnie, i już. No bo mamy w całym islamie, który jest bardzo bogato ornamentowany i tak dalej, nie ma czegoś takiego jak wzory zwierzęce. Wyłącznie pojawiają się roślinne. Nie mogą być lwie pazury, nie może czyli być... Czyli chodzi ci o konsekwencje w tych poglądach. Znaczy właśnie, no bo można sobie gadać śmiesznie i zabawnie, byleby nie bredzić. No i właśnie chodzi o to, żeby też umysłowo nie bredzić. No, że jeżeli na przykład lituje się nad biednym Lampartem, to mając 104 w biodrach, nie w... się w spodnie w ocelota. To teraz, Tomek, zapytam się ciebie, skoro uważasz, że te gabaryty, ten ocelot, to zupełnie do siebie nie pasują, co to znaczy być dobrze ubranym? I co jest teraz modne? Tak podsumowując naszą dyskusję... Co ja uważam na ten temat? Bo dotknęliśmy dzisiaj życia prywatnego, zawodowego, politycznego, ekologicznego, pandemii, a teraz podsumowanie. W tym wszystkim, co to znaczy się dobrze ubrać i co jest modne? To znaczy dobrze się ubrać, to znaczy, że dzięki czy też przy użyciu tego ubrania osiągamy pełną satysfakcję w każdej dziedzinie życia. I zawodowego, i prywatnego, i erotycznego. I już, no nie umiem tego inaczej określić. Według swojego życia i według tego, co chcę z tym życiem robić. Jeżeli ktoś chce być frontmanem, to musi być ubrany pół kroku przed innymi. Jeżeli ktoś chce stać z tyłu, to musi być ubrany zdecydowanie skromniej, ale nie za skromniej, bo wtedy będzie, zamiast być trochę z tyłu, będzie po prostu z boku i wszyscy będą na niego patrzeć. Czyli to ubranie dobre ma być kalką swojego życia, swoich zamiarów? Jest, no właśnie o to chodzi. Ma wspierać to nasze życie. No jest cudownym dodatkiem do naszego życia. No mamy w życiu dwa dodatki właśnie. Seks i ubieranie się. A jedzenie? Też jest taką przyjemnością, prawda? Jedzenie jest koniecznością. W sumie i... Na ubranie też, żeby ci zimno nie było. No tak, no więc jakby i rzeczywiście, no i jedzenie, i to są takie przyjemności. I teraz tak, no właśnie o to chodzi, że ktoś uwielbia ostrygi, a ktoś uwielbia kaszankę, no i jedno jest pyszne i drugie jest pyszne. I myślę sobie, że gorzej ma ten, co lubi ostrygi tutaj, niż ten, co lubi kaszankę w Hiszpanii, no. Bo tam może zjeść i kaszanka i ostrygi, a tutaj ze świeżością ostryg, no to trzeba byłoby się zastanowić. Choć kaszaneczkę mamy przepyszną. No tak. I to jest właśnie tak, że ubranie się stosowne zawsze będzie nam dodawało zwolenników. Ubranie niestosowne zawsze, zawsze będzie miało jakiś efekt. Nie to chcę, byłam nie na chcę jednej tego premierze robić. Twojej sztuki, gdzie zaprojektowałeś kostiumy. No. To było już rok temu chyba, prawda? Czy dwa lata temu. I te stroje były bardzo ciekawe. Tak, Rock of Ages będzie miało dwa lata. A teraz przygotowujesz kolejny spektakl i znowu z second handu wszystko. A jest to spektakl, gdzie są potrzebne stroje historyczne. Nie, no, jak sobie z tym radzisz? Nie, nie, nie. Już 19 marca, proszę Państwa, jest premiera w Teatrze Syrena i to jest spektakl Bitwa o Tron. I to jest bardzo śmieszna sprawa, ponieważ mamy polską wolną elekcję przedstawioną jako talent show. Kostiumy, które tworzyłem do tego spektaklu, są królewskie z przymrużeniem oka, bo one są takie bardzo sceniczne. Nawet epoka jest tylko inspiracją. Natomiast są sceniczne, królewskie, może dowcipne, stworzone z recyklingu przy pomocy, właśnie to trzeba bardzo, ja muszę to podkreślać cały czas, że ja jestem w stanie zaprojektować wszystko, jestem w stanie bardzo wiele rzeczy wymyśleć, natomiast jakby nie umiem tego sam wykonać. W związku z tym jakby to, co Państwo będziecie mogli oglądać, jeżeli będziecie to oglądać, to jest jakby rzeczywiście mój pomysł, natomiast to jest praca cudownych ludzi, którzy jakby mają ochotę z pasją zszywać te rzeczy ze sobą, łamać na tych cekinach te igły z maszyny. Igły z maszyny.
I to jest fantastyczne, bo w momencie, kiedy projektuje się tak, że się projektuje, no to ma się taki kontakt, że tutaj, a to pani źle uszła, to dobrze, a to jest tak, że ja siedzę w tym teatrze i cały czas jakby pracuję razem. Nad każdym detalem? Nad wszystkim, bo czasami ja wiem, o co mi chodzi, a pani Krawcowa tego nie wie, no więc jakby ja mówię, jak tutaj o centymetr podniesiemy wyżej, to już będziemy mieli efekt zupełnie inny. I ci ludzie pracują rzeczywiście z oddaniem. Proszę Państwa, chciałam podziękować Tomkowi za rozmowę, a Państwa zachęcić do tego, żeby właśnie i naszą rozmowę, i wszystko traktować z przymrużeniem oka. Dla Ciebie, Tomek, jeszcze do tego proszę Śląska Kuchnia w języku śląskim, bo dzisiaj mówiłeś o tych ostrygach, o kaszance, właśnie, ale po naszemu kaszanka popatrz, to krupniuki. I od razu na ten, na rolady natrafiłem. Tak, i sobie je zrobisz i powiesz mi kiedyś, czy dobrze ci wyszło. Jak nie, to ja cię zaproszę na rolady mojej roboty, więc przy kolejnej bytności w Katowicach cię już zapraszam. Dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeśli było wam miło z nami, to proszę o subskrypcję mojego kanału i do zobaczenia znów wkrótce. Dziękuję. Powiem tak, proszę Państwa, jeżeli sami się nie ogarniecie, to żeby skały srały, nikt was nie ogarnie. I Matrix się ma swój własny w swojej własnej głodnie. Fajnie, że jest na tyle fajny, żeby promieniowało na innych. No. Przypominam, z przymrużeniem oka proszę to wszystko traktować. I do zobaczenia. A znów. Jak jest jakaś plama, to można na nią broszkę przypiąć. Dziękujemy bardzo.